powiedziała? To nie była Olga, to byłem ja! Krzyknąłem au! 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 A niech to Buczek! To było echo naszych głosów! Olgi tu w ogóle nie było! Wyżej! 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 Uważajcie! Oj, za wysoko! Niżej! 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 Przepraszam. Ojej! Zabłądziliśmy, tak? Muszą nas usłyszeć. Użyjemy sygnału alarmowego. Ty dajesz krótki, a ja długi. Gotowa? Tak! Działa, działa! Nutko, Buczku, gdzie wy jesteście? Już jadę! Tylko proszę, zachowajcie spokój. Tym razem to była Olga. Kazała nie stać z boku. W tej chwili zniszczamy. A jeżeli nie mogę się ruszyć, choć nie mam uszkodzeń, co mi dolega? Nie masz paliwa? Albo się przegrzałeś. Bardzo dobrze. Powiedzmy, że brakuje mi wody. Ja mam zbiornik z wodą. Na ratunek! Wilson! Oj, nie chciałem. Przepraszam. Łącznica, zwrotnica, raz, dwa, trzy. Drezyna, szyna, szukasz ty. Perfekto. O, zawsze pada na mnie. Nie martw się, Brunek. A ty znowu wygrasz. Zawsze wygrywasz. Raz i dwa i ciach, ciach. No to ruszajmy w drogę. Cztery. Naprzód. Ha? Zmień tor. Ojej. Naprzód. Do tyłu. Zmień tor. Zmień tor. O! Naprzód. Zmień tor. Cześć! Witaj! Co robi Hugo? O, to taka gra nawigacyjna. O, jak się w to gra? O, świetnie! Cicho, bo mnie rozpraszacie. Przepraszam. Więc tak, pokonujesz kolejne etapy, spełniając polecenia i zdobywasz punkty. Jeśli się pomylisz, zaczynasz od nowa. Gratulacje! Hurra! Etap zakończony. Ale super! Woohoo! O, dobra robota. Widziałeś? Jestem na pierwszym miejscu. O, doskonale, Hugo. Na pewno z tobą wygram. Akurat. Założysz się? 28, 29, 30. Uważajcie, szukam. Dobrze, wykonuj starannie polecenia i nie zapominaj, Koko, to tylko gra. No przecież. Więc uważaj, co się dzieje dookoła i przestrzegaj zasad ruchu. Tak, tak, oczywiście. Poziom pierwszy. Zrób pętlę po torze najszybciej, jak się da. Jestem o wiele szybsza od ciebie. To nic wielkiego. Tak? Zobaczymy. Twój rekord zaraz legnie w gruzach. Czas minął. Masz jeszcze dwie szanse. Ale ja nawet nie zaczęłam. Edziu, trzeba naprawić wyłącznik na zielonej linii. Tak, już tam jadę, Wiolu. Pobije rekord Huga. To nic trudnego. Jeśli chodzi o gry, Koko nie ma sobie równych. O, no gdzie oni są? A następna para to... Koko... Ciuchcia Stycznie! Oraz... Wilson! Uhu! Perfekto! Będziemy razem, Hugo. To świetnie. I to już wszystkie pary na dzisiejsze mistrzostwa tandemów w Berka. Powodzenia, ciuchcie, przyda wam się. Wilson i Koko zawsze wygrywają. Tak, bo jesteśmy najlepszym tandemem na świecie. Koko i Wilson na trening sztormowy. No nie, ale a nam się trafiło. A co będzie z zawodami? Uff, to jednak mamy jakieś szanse. Brunek, pierwsza zasada zawodów tandemów, musimy współpracować. Ojej, myślałem, że jedziesz za mną. Nie, ty jedziesz za mną. Dobra, jeszcze raz. To niechcący. Ale my musimy jeszcze ćwiczyć na dzisiejsze zawody. No cóż, jeżeli zaliczycie pomyślnie kilka etapów, wypuszczę was wcześniej. Perfekto! Dzięki! Symulatorze, huragan,
Na poziomie szóstym, proszę. Przyjęłam. Zajrzę tu do was trochę później. Można by przeskoczyć kilka poziomów, żeby zyskać na czasie. Doskonały pomysł! W symulatorze huragan, poziom 20. Przyjęłam. Ogniszko, słyszałeś? Ogniszko, Wilson, obniż poziom! Podnieść poziom? Nie masz prawy! W symulatorze! Daj nam 30! Poziom 30! O nie! Pomyłka! Stój! Zatrzymuję! Koko? Dzięki, że przyjechaliście. To ciężka robota nawet dla takiej silnej ciuchci jak ja. Nie masz prawy! Nutko, nie powinnaś tu być! Wilson, ratuj mnie! Zosia, zostaw mnie w spokoju! Nie, ona jest gwiazdką! O nie! Co wy robicie? Słoneczka i gwiazdki nie mogą ze sobą rozmawiać. Jesteśmy przyjaciółmi, to jak to tak? Właśnie. Nutko? Nutko? Tutaj jestem. Jesteś cała? Tak, cała i zdrowa. Och, Nutko, tak mi przykro. To wszystko dlatego, że chciałam cię oderwać od buczka. Te twoje reguły o gwiazdkach i słoneczkach są do niczego. Masz rację. Koniec z regułami. Teraz oba tory są zablokowane. Zaraz! Jest nowa reguła. No nie! Gwiazdki i słoneczka pracują razem! Jak się masz? Będę dziś panią woził. Proszę wsiadać. A niech to wagon. Gotowy. Nigdy się nie dowie. Dzięki. Odwdzięczę się. O, zaczekajcie chwilę. Chciałam wam tylko powiedzieć, że zachowaliście się wobec Wilsona jak prawdziwi przyjaciele. Dzięki, Wiolu. Naprawdę jestem z was dumna. Dlatego postanowiłam wam przyznać złote koło. Złote koło! Super, hiper! Spójrzcie proszę na tablicę. Moje gratulacje, Nutko i Buczku. Hurra! Na świst pary jest wam potrzebne jeszcze jedno. Jak to? Do czego? Żeby dostać premię od Violi. Jaką premię? To wielka niespodzianka. Ha! Uwielbiam niespodzianki. Każdy je lubi. To kwestia czasu. Uda wam się. Na razie. Chcę moje złote koło już teraz. Chodź, Buczek. Zaraz zobaczymy, co da się zrobić. Dobrze dziś wyglądasz. Dziękuję, dziękuję. Nie ma to jak poranny prysznic. Co możemy zrobić, żeby zdobyć to drugie koło? Właśnie nie wiem. Zwykle się je zdobywa zupełnie niespodziewanie. Tak? O, już wiem. Brunek nam podpowie. Możecie zdobyć złote koło za to, że posprzątacie, pomożecie komuś albo się czegoś nauczycie. Za sprzątanie też? Jedziemy po miotły! Nie chodzi o zwykłe sprzątanie, tylko o pomoc komuś, kto nawet was o to nie prosi. No chodź, może się do czegoś przydamy. O, co za patelnia!
Dziś na moim dachu możesz usmażyć jajecznicę. Tak, naprawdę zrobiło się gorąco. Pamiętam takie lato, kiedy słońce nagrzało wodę w wieży wodnej tak mocno, że aż się zagotowała. W powietrze buchały kłęby pary jak z komina. Coś ty! O tak, widać je było z bardzo daleka. Liczę na waszą obecność wieczorem na pokazie. Ja będę na pewno. Występuję dzisiaj w prezentacji najgorętszego wagonu sezonu. Super, powodzenia! Będę ci kibicował. Co za klasa. O, wow. Mój występ będzie jak nic gwoździem pokazu. Może pokażą tę nową lokomotywę 330. Tylko się nie spóźnij, jeśli chcesz mieć dobre miejsce. O, zaraz tam pojadę. Hugo! A? Skocz proszę do magazynów po części. To pilne. Dobra, już się robi. Co za pech, ale ciesz się, że nie wysłał cię do Trąbkowa. Ciekawe, kto będzie atrakcją wieczoru. Może ten wagon samowyładowczy. Wszystko robi sam. Albo piękny, nowoczesny wagon pasażerski. Albo na przykład wagon tak ciężki, że tylko silna lokomotywa da mu radę. Taka jak ja. No jasne. Dobrze, Kaju. To naprawdę ekscytujące. Jeszcze nigdy nie byłam modelką. Cóż, chętnie udzielę ci paru rad. Hektor, nareszcie się pokazałeś. Znów się spóźniłeś na trening, a my tu działamy od rana. Ja nie muszę trenować. Mam wrodzony talent. A gdzie jest reżyser? Och, to było super, Kaju. Olgo, cudownie, skarbie. Ty jesteś reżyserem? Tak, a ty? W tej chwili bierz się do roboty. Ale tam nic nie ma. Ja też tam nic nie widzę. Właśnie, tylko same liście. Wytężcie wzrok. Nic, żadnych zwierząt. O, jaszczurka. Ojej. Skąd ona się tam wzięła? Siedziała na liściu przez cały czas. Ty jej nie widziałeś, bo była zakamuflowana. O, raju! Co to znaczy? Kamuflaż? Jaszczurka jest zielona, więc wśród liści i trawy staje się niemal niewidoczna. To spryciara. Na dzisiejszej lekcji, ciuchciaki, będziecie się uczyć sztuki kamuflażu. Naprawdę? A po co? Żebyście się mogli bezpiecznie zbliżyć do dzikich zwierząt podczas treningu w parku safari. Ciuchciastycznie! Super! Perfekto! Będę najlepiej zakamuflowaną ciuchcią na świecie. Siatka wcale mnie nie zasłania. Zasłoni, gdy w nią powtykasz liście. Perfekto! Liście? Nie mogę dosięgnąć. Nie martw się, pomogę ci, a potem ty mnie. Ciuchciastycznie. Dzięki, Brunek. O, tutaj na pewno są liście. Wystarczy, że się nimi obsypię i wtopię się w tło jak jaszczurka. U ciebie, Wacusiu. Och, nadal mnie widać. Ej, to z daleka. Co dziś porabiasz? Staram się wtopić w tło, żeby móc podejść bliżej do zwierząt w parku. Mnie nigdy nie był potrzebny kamuflaż. Zwierzęta zawsze mi ufały. O, rety. Gru, 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 gru. Do zobaczenia, Wilson. Gru. Kto tu jest? No my, a kto inny? Ośpiesz się, zaraz zacznie się trening. Na świstwary, gadające żywioły.